Kochani, jest taka stara piosenka. Miłość ci wszystko wybaczy. I to jest prawda. Jezus ci wszystko wybaczył. Zdradę i kłamstwo i grzech. Kiedy na krzyżu dług spłacił, a potem pokonał śmierć. Choćbyś go przeklął w rozpaczy, że jest okrutny i zły, Bóg ci już wszystko wybaczył. Pytanie, co zrobisz z tym ty? To jest prawdziwe pytanie. Co z tym zrobisz? Co zrobisz z przebaczeniem? Bo Bóg tak ukochał ciebie, w ten sposób wyraził miłość do ciebie, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To tak naprawdę On sam wcielił się, aby w ciele wziąć na siebie, jak magnes przyjmuje opiłki żelaza. On wziął na siebie wszelki grzech, wszelki błąd, wszelki przejaw śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I tak, ta miłość ci wszystko przebaczyła, ale przebaczenie trzeba przyjąć. To tak, jakbyś chodził sobie tutaj po ziemi i ktoś by był w tobie bardzo zakochany, ale ty nie możesz doświadczać tej miłości, dopóki nie nawiążesz z nim relacji, dopóki w ogóle nie będziesz chciał z nim być. Tak samo jest z przebaczeniem Boga, tak samo jest z Jego ofiarą na krzyżu. 18 lat temu, gdy miałam 30 lat, przyjęłam tą ofiarę. Przyjęłam. Wcześniej oskarżałam Boga o swoje niepowodzenia. To była hipokryzja. Nie żyłam z tym Bogiem. Nie chciałam mieć z Nim nic wspólnego. Kręciłam się wokół własnych potrzeb, wokół własnej osi. Drżałam o siebie. A oskarżałam Jego o wszystko, co mi się złego przytrafiało. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że czegoś mi brak, że mam jakiś brak, że mam jakąś dziurę w sobie, że wszystko przeze mnie przecieka, że muszę nosić maski, że zastanawiam się, kim jestem i nie wiem. Dla jednych jestem taka, dla innych jestem inna. Zastanawiałam się, jaki jest sens i cel bycia tutaj na tej ziemi. Dlaczego jest tak, że wyobrażałam sobie inne życie, a żyłam zupełnie inaczej? Chciałam być odważna, a wiązał mnie jakiś strach. Nie byłam w stanie nawet zaprezentować własnego zdania. Nigdy w życiu, w tamtym czasie, nie stanęłabym tutaj, nie powiedziałabym tego, co mówię teraz. Nie żyłam tak naprawdę. Wtedy, gdy miałam 30 lat, miałam już męża, już zamordowałam dziecko, już niby zrobiłam karierę i byłam pusta, jak bęben turecki. Zawołałam wtedy do tego Boga. On mi się objawił we śnie. I ja zobaczyłam, że nie ma nic pośrodku. Jestem albo z Nim, albo mam coś z Nim wspólnego, albo jestem przeciwko Niemu. To głupota być przeciwko komuś, kto jest wszechmogący. To głupota jest być przeciwko komuś, kto cię kocha tak bardzo, że oddał za ciebie życie. I ja wtedy zrozumiałam, że On oddał za mnie życie. On nie oddał życia za tłum. Chodzisz sobie dzisiaj w tłumie, ale tu chodzi o ciebie. Tu chodzi o twoje życie. O twoje życie. Ja dzisiaj wiem, dokąd idę. Ja dzisiaj wiem, kim jestem. Poznałam potężnego Boga, który oddał życie za mnie, ale zmartwychwstał i jest doświadczalny. Ja dotknęłam Go. Nie w jakiś enigmatyczny sposób. Człowieku, nie tylko jesteś ciałem, nie tylko jesteś psychiką, czyli duszą, ale jesteś też duchem. I dopóki nie narodzisz się z Ducha Bożego, nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Ja spotkałam tego Boga w duchu. przez prosty akt wiary postanowiłam uwierzyć wbrew wszystkim wątpliwościom, że Jezus Chrystus oddał za mnie życie po to, abym ja mogła się pojednać z Nim, abym ja mogła być pojednana z Ojcem, abym mogła stać się dzieckiem Bożym. I po prostu wystarczyło, że powiedziałam Mu: ja chcę być z Tobą, bo nie chcę być przeciwko Tobie. Ja chcę być z Tobą. To była moja modlitwa. To była moja modlitwa. Ja nie znałam modlitw z kościoła katolickiego, miałam wywalone na kościół. To była moja modlitwa. I to wystarczyło, bo Bóg chce od Ciebie relacji tylko i wyłącznie. Bóg chce mieć z Tobą relację. On Ci już wszystko wybaczył. Wybaczył Ci wszystko. Tylko Ty musisz zobaczyć sobie to, że On miał Ci co wybaczyć. Bo Jezus powiedział, że nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają, ale przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Ci, którzy widzą, że potrzebują Zbawiciela, wezmą to. Zobacz to dzisiaj. Spojrzyj w swoje wnętrze. Spojrzyj na siebie. Zobacz, czy jest w Tobie pustka, jakieś poszukiwanie miłości, poszukiwanie sensu. Zobacz na swoje życie. Spojrzyj na swoje życie. Nie biegaj tak. Zatrzymaj się. Boże Słowo mówi: przystań i zobacz, że jestem Bogiem, że ja jestem, bo Bóg jest. Bóg jest i tak Cię ukochał, że dał swojego Syna za Ciebie, człowieku, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeszcze dzisiaj możesz mieć życie wieczne. Jedna decyzja oddziela Cię od tego. Jeśli Go zawołasz, jeśli zawołasz Jezusa, jeśli wezwiesz Jego imienia, serca, narodzisz się na nowo i zaczniesz mieć coś wspólnego z Bogiem. Zaczniesz żyć z Nim. Jego życie zacznie Cię zmieniać od wewnątrz. Wszystkie systemy tego świata mówią Ci, jak się zmienić od zewnątrz. Ale Bóg zmienia od wewnątrz. Bóg daje nowe serce. On dał mi nowe serce. Dziś jestem odważna. Dziś nie boję się wystąpić przed Wami i powiedzieć, że Bóg żyje. Ten Bóg to jest Bóg mocy. To jest Bóg mocy. Żyję dzisiaj przez Jego moc, przez Jego krew. Demony są mi posłuszne. Nakładam na ludzi ręce i oni zdrowieją. Jeżeli jesteś chory, podejdź do mnie, uzdrowię Cię. Jeżeli jesteś zniewolony, przede wszystkim przyjmij Jezusa, a będziesz żył, Jeszcze dzisiaj możesz stać się obywatelem Królestwa Bożego. Ja tak chodzę tutaj po tej ziemi, ale żyję tak naprawdę już w niebie. Tam jest mój dom, tam jest mieszkanie, tam zmierzam. Jestem z nieba. Urodziłam się tam. Urodziłam się tak. Tam to właśnie zrobił Jezus na krzyżu. Odmienił bieg historii. Nie tylko się liczy lata na ziemi tutaj po Chrystusie, ale Twoje lata też mogą się tak liczyć od początku. Moje stare życie przeminęło. Żyję od nowa. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Możesz tak mieć. Człowieku, w ogóle możesz zacząć żyć. Możesz zacząć żyć. Możesz zacząć żyć w relacji. W prawdziwej relacji z Bogiem. Dzisiaj kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Kładę przed Tobą Jezusa ukrzyżowanego, Tego, który zmartwychwstał, po to, żeby Cię pociągnąć do nieba. Wybierz Go, a będziesz żył.